Bogu Rodzica, Dziewica, Bogiem wspomniana Maryja, u Twego Syna, Gospodina, Matko. Twego dzieła Chrzciciela, Bożycze, usłyszący na tej myśli człowiecze, zysz modlitwę. Jasnogórska Maryjo, matko, nauczycielko i wychowawczyni. Ostatnie dwa dni w sanktuarium naznaczone były obecnością nauczycieli i wychowawców, którzy w corocznym, już 87. pielgrzymowaniu, wpatrzeni w Ciebie, szukają jeszcze głębszej motywacji do podejmowanych zadań edukacyjno-pedagogicznych. Twoje macierzyństwo w stosunku do poczętego z Ducha Świętego Jezusa nie ograniczyło się tylko do biologicznego procesu narodzin, ale tak jak każda matka przyczyniłaś się w znacznej mierze również do wzrostu i rozwoju syna. Byłaś matką Bożego Syna nie tylko przez poczęcie i zrodzenie, lecz także towarzysząc mu w jego ludzkim dorastaniu. Można by sądzić, że Jezus, posiadając w sobie pełnię bóstwa, nie potrzebował wychowawców. Jednak tajemnica wcielenia objawia nam, że Syn Boży przyszedł na świat podobny do nas we wszystkim, oprócz grzechu. I podobnie jak w przypadku każdego człowieka, dorastanie Jezusa wymagało wychowawczego oddziaływania rodziców. Jezus był poddany Tobie, Maryjo, i Józefowie. Był otwarty na Wasze działanie wychowawcze, które mogliście doskonale spełniać dzięki posłuszeństwu, jakie Wam okazywał. Maryjo,
szczególne dary, którymi Bóg cię napełnił, czyniły ciebie zdolną do pełnienia roli matki i wychowawczyni. W konkretnych sytuacjach każdego dnia Jezus mógł w tobie znaleźć wzór postępowania i przykład doskonałej miłości Boga i bliźniego. Mógł też liczyć na otwartą ojcowską postawę Józefa, człowieka sprawiedliwego, który zapewniał niezbędną równowagę dzieła wychowania. Pełniąc funkcję ojca, Józef współpracował z tobą, by czynić dom w Nazarecie środowiskiem sprzyjającym wzrostowi i osobowemu dojrzewaniu Zbawiciela ludzkości. Nieliczne szczegóły ewangelicznych przekazów nie pozwalają w pełni ocenić sposobów postępowania pedagogicznego, ale widząc rezultaty, można wnioskować, że oddziaływanie wychowawcze twoje, matko, było bardzo skuteczne, głębokie i trafiło na tak podatny grunt w ludzkiej naturze Jezusa. Maryjo, prosimy gorąco za wszystkich wychowawców, rodziców, nauczycieli, opiekunów, pedagogów. Niech swoje powołanie odczytują jako niezastąpioną służbę dla integralnego rozwoju dzieci i młodzieży, by pięknie i dojrzale uformowani mogli prowadzić życie godne człowieka i odpowiadające Bożemu zamysłowi. Prosimy, by w duchu odpowiedzialności, oświeceni Bożym światłem i umocnieni Twoim wzorem, nie tylko słowem, ale przede wszystkim świadectwem życia, stawiając mądre i roztropne wymagania, przekazywali największe i najświętsze wartości, zaszczepiali w sercach ewangeliczne zasady życia, uczyli odpowiedzialności prawdziwej miłości Pana Boga i drugiego człowieka. Królowo Polski, modlimy się również, by tę wychowawczą rolę spełniali w duchu miłości ojczyzny, ucząc miłości, ofiary i poświęcenia dla jej dobra. Bądź matko i z tymi, których trud przerasta ich siły, odczuwających zniechęcenie, ból wskutek niepowodzeń. Umocnij ich, napełnij serca cierpliwością i nadzieją, że wszelki wysiłek i dobro przyniesie obfite owoce. Napełnij nasze serca wdzięcznością i wspaniałomyślnością wobec naszych rodziców, wychowawców, nauczycieli. Niech ich trud i poświęcenie znajdą godne wynagrodzenie u Jezusa, Twego Syna. Powierzamy Twej opiece Kościół Święty, Ojca Świętego Franciszka, Episkopat Polski z przewodniczącym księdzem arcybiskupem Tadeuszem, naszego metropolitę księdza arcybiskupa Wacława. Modlimy się o nowe, liczne, święte powołania kapłańskie i zakonne. Zawierzamy nasz pauliński zakon z ojcem generałem Arnoldem, jasnogórską wspólnotę ojców i braci, naszych alumnów, nowicjuszy. Powierzamy jasnogórskich pielgrzymów, organizatorów i uczestników 87. pielgrzymki nauczycieli z księdzem biskupem Piotrem Turzyńskim z Radomia. Powierzamy obecnych w czasie tego apelu pielgrzymów z Brzęczkowic, z diecezji katowickiej, którzy podejmą czuwanie nocne, i z Dąbrowy Tarnowskiej, również z Tęgoborza w diecezji tarnowskiej, także z Chorzowa w parafii Ducha Świętego w diecezji katowickiej oraz z Rudy Śląskiej Goduli w diecezji katowickiej i z Łazisk Górnych także w katowickiej diecezji. Wszystkich pielgrzymów, którzy są w drodze i przybywają do Ciebie w pielgrzymkach parafialnych, aby umacniać swoje życie, oddawać wszystkie sprawy Bogu przez Twoje, Matko, wstawiennictwo. Zabierzamy Ci nasze parafie, rodziny, bliskich, chorych, samotnych, pozostających w domach opieki, więźniów. Modlimy się za parafię świętego Jana Chrzciciela w Radomsku, którą dziś nawiedzasz w tym jasnogórskim wizerunku. Powierzamy wszystkich rodaków rozsianych po całym świecie, łączących się z nami dzięki telewizji Trwam i katolickim rozgłościom radiowym, internetowi. Zabierzamy Ci wszystkich przyjaciół i dobrodziejów jasnogórskiego sanktuarium, jego pracowników. Powierzamy grupy duszpasterskie przy sanktuarium i przy zakonie rycerstwo Orderu Jasnogórskiej Bogu Rodzicy, jasnogórską rodzinę różańcową,
z dyrektorem, ojcem Marianem Waligurą, dziś obejmując go szczególnie modlitwą w dniu imienin. Otwieramy księgę modlitwy apelowej ze wszystkimi intencjami, które tam spoczęły i oddajemy intencje naszych serc. Powierzamy także drogich nam zmarłych, naszego współbrata, ojca Tadeusza Bendarskiego. Rozważamy tajemnicę obecności Maryi pod krzyżem i śmierci zbawczej Jezusa Chrystusa. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Królowo Polski, powierzamy Ci ojczyznę naszą. Pod Twoją obronę uciekamy się, Święta Boża Rodzicielko. Naszymi prośbami racz nie gardzić w potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód racz nas wybawiać. Panno chwalebna i błogosławiona, o Pani nasza, orędowniczko nasza, pośredniczko nasza, pocieszycielko nasza. Synem swoim nas pojednaj, Synowi swojemu nas polecaj, swojemu Synowi nas oddawaj. Pan z wami i z duchem twoim. Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn, i Duch Święty. Amen. Jest zakątek na tej ziemi, gdzie powracać każdy chce, gdzie króluje jej oblicze, na ludzie wzrok ma smutny, zatroskany, jakby chciała prosić Cię, byś matczynął jej opiekę oddał Cię. Maranata, jak to w ramionach znajdziesz spokój.